Szczęść Boże, szury, foliarze, ruskie eunuce, faszyści, jak tam jeszcze jesteśmy nazywani? Płaskoziemcy, antyszczepionkowcy. Dobra, cóż tutaj, judeosceptycy, witam też wszystkich z Gazety Wyborczej, z Onetu, z TVN, tak, ktoś jest? Jakbyście mieli jakieś pytania, to tylko zalecam, żebyście podnosili lewą rękę, bo jak podniesiecie prawą, to potem brzydko wygląda w zdjęciach, więc żebyśmy, taki off-topic, nie, żeby to potem brzydko nie wyglądało, prawda, bo jesteśmy ludzie ładni. Witam was bardzo serdecznie. Bardzo profesjonalnie jest to zorganizowane. Ja tutaj słuchałem trochę właśnie tej grupy kieleckiej. Kilka sal było, szanowni państwo, przygotowane. Była jeszcze jedna, czyli dwie przygotowali w razie tego, gdyby ta nie wypaliła, więc jeszcze wielkie brawa dla organizatorów. Szacunek. Ogromny szacunek. Absolutnie się należy. Ja troszkę zmienię temat tej konferencji, bo się oczywiście odpowiadam tak, wpychają nas do wojny i te wszystkie pomysły kolegi Pitonia są genialne, wyśmienite. Brawo, tak. Sam bym je zrealizował, gdybym miał władzę, tylko właśnie, szanowni państwo, zauważcie, że przy władzy są sami zdrajcy Polski. Sami zdrajcy Polski i antypolacy. Tak sobie podsumujmy, bo niektórzy może mnie nie lubią, ktoś nie ogląda i tak dalej. Dla mnie, każdy, kto działa przeciwko polskiej niepodległości, suwerenności, bezpieczeństwa przede wszystkim i nade wszystko polskiego interesu narodowego, jest zdrajcą. Po prostu. Chyba utożsamiacie się z tym poglądem, bardzo się cieszę. Zauważcie, że jesteśmy okłamywani właściwie na każdym kroku. Na każdym kroku. Jak ktoś oczywiście chce poznać fakty, odkąd to się zaczęło i dlaczego jest taki syf, to zalecam moją książkę Kulisy manipulacji, gdzie zaczynamy od roku 85 i słynnego spotkania w Nowym Jorku Jaruzelskiego z Rockefellerem. Od tamtej pory wszystko wręcz galopuje w tą stronę totalnego spatologizowania państwa polskiego. Ale wyjdźmy parę lat, szanowni państwo, wcześniej, czyli tak zwana pandemia, nie pandemia, zdzirus celebryta. Mieliśmy być tutaj, wiecie, zdziesiątkowani, właściwie po tym, co towarzysz Adam N. albo Łukasz Szy mówili i mówią, no to właściwie już z tej sali nikt żywy nie powinien wyjść. Zrobimy sobie lekki test, ile osób przeżyje tak naprawdę, nie zarazi się śmiertelnym zdzirusem celebrytom. Widzieliśmy tych wszystkich ekspertów, prawda, pandemicznych i widzieliśmy media, bo zauważcie, że to wszystko było wykreowane przez media. Po co? Po co oni to robili? By nas podzielić, by nas skłócić, by nas spolaryzować, by nas na siebie napuścić, by wnuczek bał się babci, babcia wnuczka, tak? By nie można było zjeść karpika na święta, bo się zarazimy. Pamiętacie te kretyńskie materiały filmowe, telewizyjne, jak odpaliliście jeszcze niecałe 2 lata temu? Te dziennikarki w tych kombinezonach, wiecie, oglądaliście Armagedon z Bruce'em Willisem? No to mniej więcej tak to wyglądało, jakieś przyłbica, 5 maseczek, ona w maseczce, mikrofon w maseczce, żeby się nie zaraziła od mikrofonu, a mikrofon od niej. No tak to wyglądało. Nigdy tego nie zapomnę, słuchajcie, to był H21 rok, jak Boga kocham, byłem trzeźwy. Odpalam, słuchajcie, 17 godzina, odpalam Teleekspres, myślę, a dobra, trzeba trochę, bo mam takie, wiecie, jak jeżdżę z Wojtkiem Sumnińskim po Polsce, mam takie naleciałości sadomasochistyczne i oglądam TVP. Ale TVN też czasami, bo trzeba znać propagandę wroga. No i szanowni państwo, odpalam, pierwszy materiał, tam się witają, pierwszy materiał z brzegu, uwaga, że starsze osoby, tam renciści, emeryci z jakimiś powikłaniami i mgiełkami covidowymi zjeżdżają tam ileś set metrów pod ziemię w kopalni Wieliczce, żeby wdychać ten jakże drogocenne powietrze, ten tlen w maseczkach. I jak Boga kocham, byłem trzeźwy. Wiecie, i tak sobie myślę, kurczę, czy ja jestem jakimś idiotą, czy oni ze mnie robią idiotę, bo to jest po prostu coś, no, nieprawdopodobnego. Zobaczcie, i takie rzeczy nam tłukli przez ostatnie 3 lata. A wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze, że łyknęli to w większości ludzie wykształceni.
Zauważcie to. Im człowiek bardziej wykształcony był, tam doktory, profesory, tym był większym covidiotą. Zauważcie. Tak to niestety wyglądało. Ja mam rodzinę tam trochę na wsi, na Mazurach. Ja pamiętam, się wyjeżdżało w środku tego cyrku, słuchajcie, no nie wiem, gdzieś tam na Mazury, słuchajcie, nad jeziora piękne i tak dalej, polecam zresztą serdecznie. Zero maseczek, zero nic. W ogóle ten temat praktycznie nie istniał. Ale tak samo to wyglądało, jak się wyjeżdżało kapkę za Warszawę. Czyli to się działo, szanowni państwo, w tych dużych miastach, w tych dużych skupiskach między innymi. Faktycznie to jest, ktoś tutaj powiedział, systemowa, tak, kwestia systemowa. Być może, że tak jest, że tak nas zmanipulowali, tak nas spolaryzowali, tak nam przekręcili i zlasowali mózgi, że właśnie dzisiaj rządzą telewizory zamiast mózgów. Telewizory zamiast mózgów. Wiecie, to jest niestety cholernie smutne, bo zauważcie, że te komuchy przejęły wszystko. Media, edukację, kulturę. To się oczywiście rozpoczęło, to pan profesor Piotrowski troszkę mówił wcześniej, bo to się zaczęło wiele, wiele lat temu. Spinelli, tak? Zresztą skrajny komunista. Uwaga, wyrzucony z partii komunistycznej za lewicowe odchylenie. To jest w ogóle cyrk. Jak byliście kiedyś w Parlamencie Europejskim, to jest taki wielki, wyryty napis Spinelli. Tam jest ta grupa Spinelli, która tym wszystkim zawiaduje. Więc potem 68 rok, rewolucja seksualna. Oni przejęli wszystko i zresztą to były piękne ich słowa, tych wszystkich pseudoprofesorków i tych hipisiaków, którzy szli i tworzyli ten tak zwany marsz przez instytucje. Czyli wasze dzieci będą takie jak my. Wasze dzieci będą takie jak my. I nie wiem, czy to zauważyliście. Wiecie, no, ja jestem z Warszawy. Nie ma się czym chwalić już teraz. Nie wiem, czy widzieliście... No smutno mi jest, bo zjada pradziada, wiecie. Przykro. Nie wiem, czy byliście ostatnio w Warszawie? Same LGBT-y, same błyskawice, wszędzie Ukraina. Słuchajcie, tam aż strach się schylać. Raz mi upadł długopis, to musiałem pożyczyć od Pitonia długopis. Off topic, no ale, no słuchajcie, jest źle. Jest, szanowni państwo, źle. Wyzywają nas, szują nas, walą takie różne głupoty i dezinformacje. To jest piękne, ja ostatnio oglądam ulubieniec kolegi Sykulskiego, czyli pan Żaryn, rzecznik, który tu nas straszy, że tu będzie dezinformacja, dezinformacją walczył. Kurde, co oni robią od 3 lat, jak cały czas dezinformują społeczeństwo? Na każdym możliwym kroku. Zobaczcie, kwestie szpryc. Niesprawdzona berbelucha, dziadostwo jakich mało, nikt tego nie sprawdził. Przypominam, szanowni państwo, że badania kliniczne kończą się dopiero w tym roku, pod koniec roku 23, ale jeszcze je przedłużają do 24, kochani. I teraz zauważcie, nie wiem, czy oglądaliście takie ostatnie posiedzenie, to było w Parlamencie Europejskim, tam była kwestia właśnie zdrowotna, pani dyrektorka Pfizera się wypowiadała, była przesłuchiwana i tam ją przesłuchiwał europarlamentarzysta z Niderlandów, europoseł Rob Ross, no i on tam taki rezolutny, kulturalnie się pyta, no ale pani dyrektor, no to niech pani przedstawi jakieś te dokumenty i tak dalej odnośnie kwestii transmisji słynnego Ździrusa celebryty, ja go nazywam Zajob-19, prawda? Ona tak się zastanowiła i z pełnym uśmiechem na ustach, no ale panie, myśmy nie prowadzili takich badań na transmisję wirusa. I pamiętacie całą tą propagandę przez ostatnie 2,5 roku? Ona jednym psiknięciem spuściła całą tą propagandę do kibla. Zauważcie. Pamiętacie to? Zaszczep się dla wnusia, dziadziusia, babusi, kociusia, piesia, bo inaczej nie będziesz mógł na Wigilii się stołować, bo ci zamkniemy lasy. Albo cmentarze, nie będziesz mógł babci albo dziadziusia odwiedzić. Zobaczcie, z tym mieliśmy, szanowni państwo, do czynienia. Kojarzycie takiego zawodnika? Adaś Giza się nazywa. Kojarzycie? No powiem dziewczyny, że gdybym był kobietą, to chciałbym mu rodzić dzieci. Te geny muszą iść dalej. Znaczy, precz. Nie, żartuję, absolutnie nie. Pamiętacie Adasia? Pamiętacie te ich eksperymenty, jakie na przykład toczyły się na Woronicza eksperymenty? Adaś brał, wiecie, Adaś to nie jest jakiś byle frajer, tylko to jest dziennikarz medyczny. Dziennikarz medyczny, podkreślam na grubo kapslokiem, zaczerwieniam, to powinna przed każdym jego programem czytać Krystyna Czubówna. To jest dziennikarz medyczny. Nawet to czekamy na kolejną nagrodę. No tak, bo on teraz ze szpryc się tam przeflancował i teraz jest ekspertem od armat. No dobra, no to faktycznie, to może Kurski, już nie Kurski, może zrobią inną
nagrodę. Pamiętacie, co on robił? Brał maseczkę, szpreja, tak... I mówi, wszyscy w studio chorzy. Bo tak się, zobaczcie, wirus rozprzestrzenia. Tak się rozprzestrzenia wirus. Zobaczcie, jak nas dezinformowali na każdym możliwym etapie. Kojarzycie takiego zawodnika, ja go osobiście bardzo lubię, mimo tego, że ma sporo hejtu, Grzegorz Braun się nazywa. Kojarzycie go? Grzegorz Braun. To jest taki gość, że on wychodzi z założenia, że na przypale albo wcale i za to go lubię. Niejedną interwencję poselską z nim zrobiłem. Nie wiem, czy pamiętacie taką słynną, chyba najsłynniejszą interwencję poselską u pana Cesaka. To był taki instytut tam produktów biobójczych, leczniczych, innych pierdół. Strasznie długa nazwa, dokładnie nie pamiętam. Pamiętacie, o co chodziło w tej interwencji poselskiej? Kto pamięta? Ale jakich dzieci? Jakich dzieci? Nie. Niemowlaków, bobasów, niemowlaków. Wtedy jeszcze berbelucha nie była, szanowni państwo, przypisana od 5 roku życia dla dzieciaków. A te sukinsyny już chciały podawać ten syf niemowlakom, małym dzieciom. Pamiętacie, czego my, szury, płaskoziemcy, foliarze się domagaliśmy? Rad bioetycznych od Pfizera. Tam byłem ja, był Grzesiu Płaczek, był Grzegorz Braun, była doktor, był, nie, Włodka chyba nie było wtedy, była doktor Radkowska, plejada znakomitych osób. Zresztą to śmiesznie wyglądało, nie wiem, czy pamiętacie, jak tam wchodzimy, był Cesak, zrobili, tu nas trochę zmylili, bo nam tam kawkę zrobili, pełna kultura, słuchajcie, po czym Cesak się zawinął do garażu podziemnego, zjechał do limuzyny i pojechał na skargę do TVN24, potem dopiero go oglądaliśmy. Najlepsze było to, jak wezwali na nas policję, przyjechała policja, no i tak żeśmy rozmawiali, że właściwie to myśmy złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na nich, no więc tak się skończyła, szanowni państwo, ich przygoda. Jestem święcie przekonany, kochani, że gdybyśmy teraz jakąś interwencję zrobili, dziennikarską, poselską, polityczną, wszystko jedno jaką, jestem święcie przekonany, że żadnych dokumentów by nie było. Tego nie ma. To było wszystko wykreowane, szanowni państwo. Na konferencjach prasowych Niedzielskiego, Szumowskiego, Morawieckiego, bo to był test globalny, bo światowy, by policzyć tak naprawdę, na co możemy sobie pozwolić, na co ludzie dadzą sobie pozwolić. Niestety dadzą sobie pozwolić na wiele. Jeszcze innych wyzywają, prawda? Jeszcze innych wyzywają. Zobaczcie, teraz nikt nie mówi o tym, co nie odpalę Twittera, Facebooka, Instagrama, jakikolwiek social media, ciągle słyszę. 23 umarła nagle. 16 nagle, 42 nagle, 50 nagle, 24 nagle, dzień w dzień. Wiecie, zawsze ludzie umierali. W Polsce dziennie umiera między 1200 a 1400 osób, ale ja nigdy, przynajmniej ja sobie nie potrafię przypomnieć, kochani, żeby tyle osób nagle, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, umierało wśród osób młodych. W szczególności sportowców, nie wiem, czy to zauważyliście. Biegnie młody gnojek, wysportowany, super jakiś, wyszkolony, 18-letni, nagle dostaje udaru mózgu, zakrzepu krwi albo zawału serca. Nie, oczywiście przypadek, koincydencja, żeby nie było. Ulubione słowo przez ostatnie 2 lata, koincydencja. I to by było nawet, kochani, w miarę zabawne, bo zabawnie wygląda pewnie dla niektórych, jak starsza pani bierze kij, wali w parapet, żeby dostać receptę. Dla niektórych to może być zabawne. Ale to nie jest zabawne, że zostało w mojej opinii zamordowanych ponad 200 tysięcy ludzi. Ponad 200 tysięcy ludzi, zauważcie, przez brak dostępu do służby zdrowia, przez lockdowny, a ile jeszcze umrze, tu powiedział Józef Białek o tym, dopiero teraz na przykład zdiagnozowanych, jeżeli chodzi o kwestie chorób onkologicznych. To są setki tysięcy ludzi. Oni to przyklepali. I zauważcie, nie mieli ani krztyny dowodu właściwie na nic, kompletnie na nic, o czym pięknie świadczą maile Dworczyka, nie wiem, czy czytaliście, jak wyszły te maile Dworczyka. Tam było kilka osób w tej konwersacji i się tam Dworczyk pyta, no dobra, panowie, to był listopad 21 roku, no ale jak teraz powiemy na tych konferencjach, że Polakom zamykamy galerie? No to czego my, szury, się domagamy? Jakichś dokumentów, tak? Jakiejś logistyki, jakichś dowodów? A tam była krótka odpowiedź. Szlejali się po galeriach, pochorowali się, to zamykamy. Króciutko. Króciutko. Tak nas załatwili, szanowni państwo. Tak nas załatwili. I zobaczcie, na to wszystko pięknie wjeżdżamy z teraźniejszym tematem, czyli wojenko, cóżeś ty za pani? I zauważcie, to jest w ogóle hit. Pewnie i tak tutaj koledzy z Wyborczej opiszą, że jestem ruską onucą, więc jako, że jestem nastajaszczą, to mogę to powiedzieć.
Zauważcie, w mojej opinii przynajmniej bym nominował Władimira Putina w kategorii medycyna do kwestii Nagrody Nobla. Nie lubię gościa, żeby nie było, ale no, zauważcie, że koleś skasował śmiertelnego zajoba 19 w kilka sekund. Nic, patrzcie, był, nie ma, finito, nie ma, dokładnie. I zobaczcie, tym wszystkim postkomuchom i lewakom nagle nie przeszkadza 10 czy ileś milionów ludzi, którzy walą przez polską granicę, nieszczepionych kompletnie na nic, żeby tam na COVID-y, na nic. Poziom wyszczepienia na Ukrainie to jest oficjalnie 16%. Oficjalnie 16%, z czego to jest, szanowni państwo, w mojej opinii przekłamane, bo to jest państwo skrajnie skorumpowane, więc obstawiam, że dobrze będzie, jak 10% społeczeństwa jest wyszczepionych, o czym zresztą świadczy, mam kolegę, który jest ordynatorem jednego z warszawskich szpitali, niestety nie mogę ujawnić szczegółów, ani tutaj personaliów, i on do mnie dzwoni i mówi: Marcin, mam u siebie w szpitalu mini epidemię polio. Ja tak się zastanowiłem, no nie jestem medykiem, ale tam trochę czytam. No ja mówię: przecież polio nie istnieje. On mówi: no właśnie, ja też się tego uczyłem na medycynie. Czujecie, o co chodzi? Zostało to przyprowadzone tutaj. Więc facet teraz całą swoją wiedzę, którą ma teoretyczną, w końcu będzie miał praktyczną, bo faktycznie choroba polio została wyeliminowana. Więc zobaczcie, z tym, szanowni państwo, mamy do czynienia. Nie wiem, czy pamiętacie, rok temu, bo ta wojna oczywiście się zaczęła w 2014 roku, teraz była w tamtym roku eskalacja, ale rok temu taki znamienny było, były prezydent Poroszenko, tak, na konferencji prasowej, czy w jakimś programie, już nie pamiętam dokładnie, podziękował Polakom oficjalnie za to, że użyczyli lotnisk swoich w Polsce dla samolotów bojowych. A to była ściema. To była fikcja, to była dezinformacja. Więc zauważcie, że oni już wtedy nas wpychali, szanowni państwo, do wojny. Ja to nazywam program Frajer Minus, no bo nie oszukujmy się, taką mamy niestety łatkę za granicą. Trochę jeżdżę po świecie i wiem, nie jest prawdą to, co mówią w TVP, że tutaj o, fajnie, Polacy i tak dalej. Nie jest, śmieją się z nas. Mało tego, niektórzy nawet mówią na nas frajerzy świata. Że jesteśmy frajerami świata, szanowni państwo. Przykład z wczoraj. Słowacja przekazuje 13 migów. My też przekazujemy właściwie wszystko. Tylko że zauważcie, Słowacja wczoraj wygłosiła, że przekazuje 13 migów, ale dostaje 200 milionów euro z Funduszu Unii Europejskiej specjalnego, zrobionego tylko pod to, tak? Plus 700 milionów dolarów od Stanów Zjednoczonych na ewentualne zakupy i taką ewentualną dotację. Czy słyszę? Można? To jest polityka? To jest polityka? Tak się robi politykę. O tym właśnie mówię, więc mamy do czynienia, szanowni państwo, ze zdrajcami. Ja tu bardziej skręcam w tą chyba trzecią opcję, czyli w kwestię podkarpacką, no bo, kurczę, no, żadne państwo tak się nie zachowuje. Żadne państwo tak się nie zachowuje. Ciągle słyszymy na konferencjach prasowych, że kupujemy to, kupujemy tamto, a my właściwie nie mamy nic. Tak zwane dozbrajanie przez rozbrajanie. Nigdy nie zapomnę, to było chyba rok temu, też byłem na jednym ze spotkań, odpaliłem TVP, tam konferencja prasowa, stoi ten Błaszczak, ten z PiSu, z MONU, obok stał odpowiednik, nie pamiętam nazwiska, ministra obrony narodowej Wielkiej Brytanii, no i tak się poklepują tam po plecach chłopcy, widać, że się bardzo lubią, tam buzi dupci, i generalnie ten drugi mówi do drugiego: słuchajcie Polacy, wy tacy jesteście fajni, tak tutaj wspomagacie tych Ukraińców, generalnie bardzo fajnie jest, więc w razie czego, jest sytuacja hipotetyczna, ale w razie czego, gdyby wam się stała jakaś krzywda, bądź wam by ktoś tam zagroził, to wyślemy wam 350 żołnierzy. No powiem wam, tak siedziałem, poczułem się bardzo bezpiecznie, jak po trzeciej dawce, więc zauważcie, no, że z tym cyrkiem niestety mamy do czynienia. I teraz zmieniam temat na sam koniec. Zmieniam na sam koniec temat. Bo to, że oni nas sprowadzą do wojny, to na sztywno. Na sztywno, bo to widać praktycznie na każdym kroku. Ich trzeba absolutnie usunąć z polskiej polityki. Ich trzeba absolutnie usunąć, tych ludzi, z polskiej polityki. I my się musimy wyzbyć tych takich głupot, właśnie nie przejmować się tymi bzdurami. Typu foliarz, ruska onuca. My musimy robić swoje. Konsekwentnie dążyć do celu.
Bo wierzcie mi, że jak oni dłużej się uchowają przy korycie, to nas nie będzie. Oni nas zaorają. Więc tytuł tej dyskusji trochę teraz zmieniam i my jako Polacy powinniśmy się zastanowić, czy my w ogóle chcemy mieć państwo. Czy my w ogóle chcemy mieć państwo polskie? Taki byt, który jest suwerenny, niepodległy, który jest bezpieczny i przede wszystkim najważniejszy jest polski interes narodowy. Powiem teraz coś niepopularnego, ale to już te tezy były wygłaszane przez moich współmówców. Naszym polskim interesem narodowym jest to, żeby i Ukraina, ale także Ruscy byli słabi. To jest nasz interes, szanowni państwo. To jest nasz interes. A nie oddawania właściwie wszystkiego. Już ponad 100 miliardów złotych oni wydali na nie naszą wojnę. Bo to nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna i nigdy nie będzie. I musimy robić wszystko, szanowni państwo, żeby ci zdrajcy nas nigdy do tej wojny nie włączyli. 23 rok jest rokiem takim dość specyficznym, bo to jest rok wyborczy. Ja jeszcze uważam, że w tym roku jest szansa ugrać kawałek z tego tortu pod tytułem Polska. Jeszcze jest co ugrać. Potem już absolutnie nie będzie niczego, szanowni państwo, więc my musimy w tym roku się po prostu obudzić. Wiadomo, że na początku no, nie ma szansy przejąć władzy, aczkolwiek zamknijcie teraz oczy. Wyobraźcie sobie, że na przykład taka Konfederacja ma 100%, 460 mandatów w Sejmie. Marcin Rola jest prezesem Telewizji Polskiej. W prime time na jedynce leci talk show Sykulski Pitoń. Orka na Ugorze na przykład. Coś tam wymyślimy. Coś tam wymyślimy, nie? W prime time o 20 na jedynce, wiecie. To nie chcielibyście zobaczyć min tego skrajnego lewactwa? Tego skowytu? Tych zdziczałych ludzi? No to byłoby coś pięknego. Tego wam i sobie życzę, kochani. Mam nadzieję, że to się kiedyś ziści. Ale wtedy to będzie grubo. Wtedy to będzie, szanowni państwo, grubo. Napisał do mnie mój kolega Konrad Łęcki, reżyser stąd, reżyser Wyklętego. Pewnie oglądaliście, bo Konrad jest z Kielc. Miałem poruszyć ten wątek, szanowni państwo, więc poruszę ten wątek, z jaką mamy jeszcze patologią do czynienia, bo nie wiem, czy wiecie, ale Konradowi został zablokowany film Łuna. Już kilkanaście milionów złotych Telewizja Polska wydała na ten film. Został w połowie zablokowany, uwaga, tylko dlatego, że są tam sceny z rzezi wołyńskiej. Z rzezi wołyńskiej. Konrad mi jeszcze, szanowni państwo, napisał, że raz, że właśnie brak dokończenia możliwości filmu Łuna, ale odmówili także pieniędzy na film o bohaterze tego regionu Janie Piwniku. Pozdrówcie góry świętokrzyskie. Też miał być, jest scenariusz napisany. No Konrad, nie wiem, czy oglądaliście Wyklętego, w mojej opinii to jest polskie kino patriotyczne, które się broni. Bo zauważcie, to jest taka moja teoria, ale zauważcie, że kultura przejęta przez tych komuchów i zobaczcie, Gliński jak wychodzi, to mówi tam o patriotyzmie, wiecie, żołnierze wyklęci, tak? Powstanie warszawskie, polskość, biało-czerwone barwy, ale wspierają wyłącznie antypolskie kino. Antypolskie kino, antypolskie programy, antypolskie sztuki. Pierwszy z brzegu przykład Teorlenta. Widzieliście to? Przecież to jest taka propaganda. Jakiś Żyd, co ratuje gdzieś tam, przecież Żydzi kolaborowali z Ruskimi. Wszyscy o tym dokładnie wiedzą. Nie było nigdy takich przykładów. Nigdy. A zauważcie, że blokują filmy patriotyczne, które da się oglądać. Bo zauważcie, też jest moja taka druga teoria, że oni celowo kręcą filmy badziewne, żeby tacy młodzi na przykład już nie poszli na te filmy. Bo powiedzą, a to znowu coś tam o patriotach, znowu o czymś. Oni ciągle na tych koniach jeżdżą, jakaś muzyka w tle badziewna. Potem wyjdzie Zenek Martyniuk i będzie śpiewał Oczy Zielone, tak? Więc, no tak jest, szanowni państwo. Tak jest. Robią celowo chłam, tylko taki chłam nie kosztuje, wiecie, 4-5 baniek, tylko na przykład 30 milionów złotych. Czyli okradają nas z naszych pieniędzy. Mają czym tak, mamy tutaj konkurencję dużą, no bo zobaczcie, Telewizja Polska to jest 2 miliardy złotych rocznie. W tym roku 2700, prawie 3 miliardy złotych, zobaczcie, wyłącznie na samą propagandę, a z kultury jedyne, co mamy, to jest disco polo, tak? No właściwie nic innego tak naprawdę nie ma, filmów takich
fajnych filmów, które by przekazywały dalej cokolwiek, cokolwiek wartościowego, też, kochani, nie ma. Więc panaceum, żeby nie było, żeby tutaj przyszliśmy smucić, smędzić i narzekać, jak jest źle, bo wszyscy wiemy, że jest źle. Panaceum jest bardzo proste. Musimy przejąć władzę. Bardzo prosto. Ci, co nie biją prawa, muszą się przekonać. Spokojnie, spokojnie. Musimy przejąć władzę. Tak, oddolnie, dokładnie tak. Od samorządów na przykład, od samorządów. Ile w Kielcach macie miejsc w Radzie Miasta? 30? Ile? Dobra, 25 przyjmijmy. Wierzcie mi, dobra, 28. Wierzcie mi, że już dwóch radnych robiłoby robotę. Wierzcie mi, że już dwóch radnych robiłoby robotę. Sejm, 11 posłów Konfederacji i zobaczcie, jaki robią rozpierdziel. A największy Grzegorz Braun. O, mam, od razu mi wpadł pomysł, jak już bym był prezesem, taniec z gwizdami na wiejskiej i uwaga, wiecie, tutaj ja będę na przykład lektorem i a teraz Jaifa zatańczy para numer 5, Elżbieta Witek i Grzegorz Braun. Może być? To byłby hit oglądalnościowy. W ogóle mi się wydaje, że marszałczyca Witkica to jest, ona ma jakieś takie niespełnione uczucie do Grześka. To jest jakaś miłość, która została niedoceniona. Nie wiem, on odrzucił zaproszenie na kawę, czy o co chodzi, bo ona się go strasznie czepia. Strasznie. Ja pamiętam, być może, ja kiedyś pamiętam, byłem w Sejmie, wchodzę do Sejmu, środek tego całego cyrku, oczywiście bez niczego. Słuchajcie, no i tam właśnie widzę, oczom ukazała się moja ulubiona marszałczyca Witkica. No i ona tak ze mną idzie, tam borowcy wokół, środek tego cyrku, w Sejmie. Wy myślicie, że ona miała maseczkę? Albo ktokolwiek wokół nie, albo z 15 osób, że ktokolwiek tam miał maseczkę? Nie, nie. To jest cyrk dla nas. Jakbym był z kamerą, by się zapaliło czerwone oczko, wtedy by założyła. Wtedy by założyła. Więc, kochani, z tym mamy do czynienia. Z tym mamy do czynienia. Też ze skrajną dezinformacją. Za nami też, jak jeżdżę z Wojtkiem Sumińskim, to bardzo często albo słuchają, więc pozdrawiam, pewnie dzisiaj też są panowie z ABW. W ogóle to jest strasznie smutne, że oni się muszą takimi pierdołami zajmować, nie? Zamiast wyłapywać, zobaczcie, prawdziwych agentów, dbać o polski interes narodowy i dbać o nasze bezpieczeństwo Polaków, bo to my na nich płacimy, to oni się zajmują polskimi patriotami. W ogóle oni często noszą białe skarpetki, więc jakbyście kogoś zobaczyli, to to są oni. O, sprzedałem kilka osób, sorry. Więc pozdrawiam oczywiście. Więc z tym mamy, kochani, do czynienia. Z tym mamy do czynienia. Konkludując, kochani. Nie wiem, czy pamiętacie rok 21, takie było zdjęcie. I to zdjęcie w mojej opinii wyraża więcej niż 1000 słów. Kojarzycie takiego gościa, nazywa się Jeff Bezos. Jest multimiliarder, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. No i Jeff Bezos sobie leży na swoim jachcie za tam ileś set milionów dolarów. No i podaje mu na tym jachcie, na tacy, drinka pani w maseczce. On oczywiście bez. Niby zdjęcie, no zdjęcie jak zdjęcie, no ale właśnie wyraża więcej niż 1000 słów, bo oni nam to szykują. Mają być niewolnicy i panowie. Mają być niewolnicy i panowie. I taki świat oni nam tutaj kreślą. I teraz mamy, kochani, trzy role, nomen omen, do wyboru. Rolę niewolnika, rolę kapo, albo rolę wolnego człowieka. Od razu mówię, że rola kapo jest już dawno obsadzona. Albo Marcina rolę. Marcin, rola jest też już dawno obsadzony, dawno, dawno. Więc do roli kapo się nawet nie przymierzajcie, żeby nie było. Więc mamy dwie, rolę niewolnika albo wolnego człowieka. I tylko od was, drodzy, kochani, rodacy Polacy, zależy, którą rolę wybierzecie. Ja mam nadzieję, że wybierzecie dobrze. Dziękuję bardzo.